Szczęść Boże, coś wam powiem. Są chwile w naszym życiu, kiedy nasze serce mocniej bije. Chodzi mi o raczej te przyjemne momenty, kiedy dzieje się coś ekscytującego. Tak działo się u apostołów, kiedy słyszeli od Jezusa wezwanie pójdź za mną. Z czasem jednak ten entuzjazm opadł. Obecność Jezusa stała się dla nich codziennością. Chodzili z Nim, ale jakby z nudów, bo nic ciekawego się nie działo. Gdy dotarli dziś na górę Tabor, na modlitwę, zwyczajnie usnęli. W tym samym czasie działy się wielkie rzeczy, bo gdy Jezus się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Przespali ważną część tego, po co Jezus przyszedł na ziemię. Zapomnieli o tym, że mają być czujni. Może to zwyczajna pewność, że przy Jezusie nic im nie grozi, a taka drzemka dobrze im zrobi. William Shedd powiedział kiedyś, statek, który stoi w porcie, jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki. A tę myśl rozwinął Anselm Grimm, dodając, człowiek podobnie jak statek nie po to został stworzony, aby stać w porcie. Musi poznać rozległe obszary życia, odważyć się żyć. W przeciwnym razie dusi się. Przyzwyczajenie może stać dla nas zagrożeniem, że coś przeoczymy. Ono sprawia, że zamykamy się na słuchanie tego, co mówi do nas Bóg. Słuchając wychodzącego na ambonę księdza, albo wykładowcę, albo rodzica, zakładam, że będzie o tym samym, więc się wyłączam. Apostołowie nie słyszeli albo nie chcieli słyszeć tego, że Jezus mówi o nadchodzącym czasie męki, które ma dokonać się w Jerozolimie. My też słyszymy często o tym, że krzyż Jezusa, ofiara Boga jest dla nas zbawienna, a przez to przestaje to robić na nas wrażenie. Nie przemienia nas. Piotr jako lider, kiedy się już przebudził, zagaduje Jezusa, że dobrze się składa, bo mogą postawić namioty, żeby dalej tu być. Jakby nie docierało do niego to, co mówi ojciec, to jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. Skupiony na tu i teraz, na swoich umiejętnościach, nie zwraca uwagi na to, co się dzieje. Dopiero później, po zesłaniu Ducha Świętego, po zmartwychwstaniu Chrystusa wcześniej, po wyjściu do ludzi, po głoszeniu Ewangelii i aresztowaniu powie, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Powiedział to ten, co wcześniej postępował inaczej, bo słuchał siebie. Nasza przemiana jest możliwa, ale tylko pod warunkiem, że będziemy widzieć daną nam rzeczywistość oczami samego Boga. Nasze zaślepienie powoduje, że nie widzimy więcej i szerzej, ale zatrzymujemy się na tym, co jest blisko. Przemienienie Jezusa jest także przyczyną naszego przemienienia. Jest to dar wiary, który otwiera nasz wąski świat i nakierowuje nas na przyszłość. Oby każdy z nas, patrując się w sylwetkę Chrystusa, mocno pragnął przemiany swojego serca. Nie prześpijmy czasu, który jest nam teraz dany.